I znowu, tym razem radykalnie zmieniamy temat. Pierwszy przeszczep genetycznie zmodyfikowanej nerki pochodzącej od innego niż ludzkiego ciała został niedawno przeprowadzony na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Oznacza to ogromny krok naprzód w celu poszukiwania alternatywnych nowych źródeł narządu. Nerka została pobrana od genetycznie zmodyfikowanej świni i przeszczepiona dawcy z martwym mózgiem, kobiecie, która była utrzymywana przy życiu przy pomocy respiratora. Rodzina biorcy wyraziła zgodę na zabieg. Lekarze badali czynności nerki przez 54 godziny i obserwowali, czy nie jest ona odrzucona. W ciągu 54 godzin udało się Tą nerkę utrzymać, nie było żadnych znaków tego, że organizm może ją odrzucić. Niestety, to są początkowe badania, więc powodów do szału radości jeszcze nie ma. Nie wiemy, czy taka nerka wytrzymałaby dłużej niż 54 godziny. Nie wiemy, jak reagowałaby osoba, która nie byłaby w stanie śmierci mózgowej. Nie wiemy wreszcie, co i jak należy zrobić, żeby. Proces odrzucenia takiej transplantacji zatrzymać. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to duży sukces medycyny, sukces dodajmy, który z perspektywy tradycyjnej bioetyki katolickiej jest czymś bardzo pozytywnym. Znalezienie alternatywnych źródeł do transplantacji jest bardzo ważnym wyzwaniem.